Witaj na kanale Autentyczny. To kanał o narcyzach, psychopatach, socjopatach i innych zaburzeniach osobowości czy po prostu toksycznych osobach. Jesteś tu, by zrozumieć, co ci się przydarzyło i zdobyć wiedzę, która jest niezbędna do uzdrowienia. Jesteś tu, by zdobyć wiedzę, by uniknąć zagrożenia. Polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni23małpa.gmail.com Kliknij na mój profil, a następnie pole kontakt. Czemu narcyz jest narcyzem? Niektóre badania Wykazały, że większość osobowości narcystycznej istnieje od urodzenia. Różne osoby, różni ludzie rodzą się z różną psychiką i różnym charakterem. Niektórzy są bardziej zrelaksowani, niektórzy są bardziej tolerancyjni, podczas gdy inni są bardziej skomplikowani problematyczni są zimni od dnia pierwszego narcyz ma już określone tendencje ma tendencje skłonności do określonego dysfunkcyjnego nieprawidłowego zachowania jest tak zaprogramowany jest tak skonfigurowany by mieć Potrzeby kontroli, by mieć roszczeniową postawę, by uważać, że wszystko mu się należy to geny, to genetyczne to w jego DNA. Wśród niektórych osób jest to przekazywane z pokolenia na pokolenie i jest to wyraźnie widoczne. Już od kilku pokoleń, także wśród linii prostej, wśród rodzeństwa. Te cechy, taki charakter został przekazany Narcyzowi od jego rodziców, lecz może zostać również ukształtowany. Może zostać ukształtowany poprzez sposób, w jaki był wychowywany. Poprzez otoczenie, środowisko, najbliższych, poprzez to, jak był traktowany. Narcys mógł doświadczyć niewyobrażalnych, traumatycznych rzeczy w czasie swojego dzieciństwa. Przez to jego rozwój został zahamowany, zaburzony. Mogły być to Różnego rodzaju zaniedbania, przemoc fizyczna, psychiczna, emocjonalna, seksualna, brak akceptacji, brak miłości. Rodzic mógł ciągle żądać więcej, krytykować, aż w końcu dziecko zrozumiało, że tak musi być. Może dziecko nie otrzymywało. Tyle uwagi, ile powinno było pozostawiane samo sobie. Dzięki temu nabyło niskie, niewielkie oczekiwania. Nauczyło się nie przejmować niczym, niczym i nikim. Dziecko mogło również zostać nauczone, że powierzchowne, płytkie rzeczy są ważne. Istotne. Narcys w młodości mógł zostać nauczony, że pieniądze, sukces czy wygląd fizyczny, atrakcyjność są tymi cechami, które sprawią, że zostanie zaakceptowany, może narzucano mu jako przykład ludzi, którzy są bogaci. Którzy kłamią, by zdobyć, osiągnąć swoje. Takimi wzorami do naśladowania mogli być zamożni, piękni, idealni z pozoru ludzie. W tym kierunku Narcyz formułował swoje nadzieje i ambicje. W tym kierunku zmierzał. Może został nauczony. By być uwodzicielskim, by podążać w kierunku tego, że inni ludzie pragną seksu. Narcyz może być narcyzem, ponieważ był przez rodziców traktowany niekonsekwentnie, sprzecznie. Być może rodzic używał wzmocnienia przerywanego, być może miał takie samo lub inne zaburzenie. Często w rodzinie pojawiają się także inne zaburzenia czy choroby psychiczne. Czasami rodzic był zainteresowany narcyzem, lecz później już był zimny i zdystansowany. Dlatego narcyz nauczył się, że nie może ufać, nie może na nikim polegać. Wtedy właśnie. Stał się narcyzem, stał się egoistą. Wszystko musiało skupiać się tylko na nim. Nauczył się, że ludzie sobie nie pomagają. Nauczył się, że każda osoba musi zadbać o siebie samego, ponieważ brak konsekwencji sprawił, że narcyz stał się niepewny, kruchy. I słaby. To doprowadziło do przekonania, że musi mieć kontrolę, by upewnić się, że wszystko idzie po jego myśli w taki sposób, w jaki chce. W znacznej mierze zachowanie narcyza jest zachowaniem nabytym, wyuczonym, podpatrzonym. Narcyz nigdy nie został nauczony. Jak należy postępować, zachowywać się w sytuacji konfliktu. Nigdy nie został nauczony, jak rozwiązywać trudne sprawy. Nie został nauczony, jak być odpowiedzialnym. Nigdy nie został nauczony, jak radzić sobie z własnymi problemami, z poczuciem niepewności. Nie został nauczony. Jak się pogodzić, jak nie eskalować konfliktu. Wielu osób narcystycznych to w ogóle nie interesuje. Dlatego też możesz odnieść wrażenie, możesz zauważyć, że nigdy o tym nie rozmawiają. Narcys nie chce być szczery. Nie chce być otwarty. Nie chce być wrażliwy. Ponieważ to oznaczałoby, że ktoś mógłby go zranić. To oznaczałoby słabość, a na to narcyz nie może sobie pozwolić. Dlatego narcyz wybiera manipulacje. Mógł się nauczyć sztuki manipulacji z różnych źródeł filmów, książek kryminalnych, od rodziców z otoczenia. Zwróć uwagę, co najbardziej pochłania narcyza, na czym spędza najwięcej czasu: na telefonie. Chodzi jednak bardziej o to, co ogląda, co czyta, jaka tematyka go interesuje, czemu poświęca swój czas. To może przynieść ci wiele odpowiedzi. Narcyz postępuje tak. Ponieważ uważa, że życie to gra, uważa, że to wszystko jest grą. Musisz grać, by wygrać. Tak uważa Narcyz. Nauczył się, że jeśli manipulujesz i zmuszasz ludzi, kształtujesz ich niczym plastelinę, to oznacza, że wygrywasz. Dlatego jest narcyzem. Jest nim z powodu, z określonego powodu. Możesz chcieć, żeby był inny, możesz chcieć, żeby zrozumiał, lecz tak naprawdę nic z tym nie możesz zrobić. Nic nie możesz z tym zrobić, nie możesz zmienić narcyza, ponieważ takie cechy. Taka charakterystyka była zaprogramowana, ustawiona od dnia pierwszego. Nie jest to coś, co możesz zmienić. Nie jest to coś, co mógłbyś zmienić. Narcyz może to zmienić, lecz musisz zrozumieć, że to jest wybór. Narcyz nie chce niczego zmieniać. Musiałby wybrać. Żeby coś zmienić, lecz z jego strony nie ma takiej inicjatywy. Dzieje się tak, ponieważ narcyz postrzega manipulację jako coś, dzięki czemu ma przewagę, ma kontrolę, władzę, wygrywa, jest w lepszej sytuacji. Tego został nauczony, tego sam się nauczył. Wszystko, co możesz zrobić, to być tego świadomym, a w związku z tym możesz lepiej zarządzać swoimi oczekiwaniami. Możesz wtedy skupić się na własnym rozwoju, na polepszeniu swojego życia, ponieważ nie możesz liczyć na narcyza, a jeśli będziesz na niego liczyć, to tylko się zawiedziesz. Tylko się rozczarujesz. Niech Narcyz posłuży Ci za przykład tego, kim nie chcesz być, kim nie chcesz się stać. Niech Narcyz posłuży Ci za przykład tego, czym nie chcesz być, czym nie chcesz się stać. Umów się na prywatne sesje. Napisz na autentyczni 23. Gmail.com, polub, skomentuj, subskrybuj, udostępnij, pomoże to innym ofiarom narcyza tutaj dotrzeć. Naszym wspólnym celem jest zwiększanie świadomości w społeczeństwie i pomoc ofiarom psychopatów. Zostawiając polubienia i komentarze, wysyłasz wiadomość że to co robię ma sens i jest potrzebne. Przyczyniasz się do rozwoju kanału i wspierasz naszą społeczność. Zachęcam do komentowania. Podziel się swoimi przemyśleniami, doświadczeniami z innymi. Jeśli nagranie jest dla Ciebie pomocne, a nie masz w zwyczaju komentować, to zostaw, proszę, emotikona, serce lub coś podobnego. Dziękuję. Kliknij dzwonek, by upewnić się, że otrzymasz wszystkie powiadomienia o nowych nagraniach. Jeśli chciałbyś także wesprzeć to, co robię, wysyłając darowiznę, skontaktuj się poprzez e-mail. Dziękuję. I do usłyszenia wkrótce.